Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym spróbuję Was przekonać do oglądania serialu BoJack Horseman, o ile jeszcze tego nie robicie. Jeśli oglądacie w miarę na bieżąco nasz kanał i widzieliście nasze subiektywne podsumowanie 2016 roku w serialach, to pewnie wiecie, że dla mnie BoJack Horseman był jednym z najlepszych seriali 2016 roku, o ile nie najlepszym. Jak w Polsce był CEO Netflixa Reed Hastings, to podczas konferencji prasowej mówił nam wręcz, że jest to najlepszy serial świata. Ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście najlepszy serial świata, ale z pewnością jest w czołówce najbardziej nietypowych, oryginalnych, innowacyjnych i stojących na bardzo wysokim poziomie seriali. Dlatego też właśnie przygotowałam dla Was dzisiaj 8 powodów, dla których powinniście zacząć oglądać BoJacka. Dla kreski Lizy Hannah Wald i czarnego humoru Rafaela Bob Waksberga. Mało kto wie, ale za tym serialem stoi tak naprawdę para znajomych jeszcze z liceum. On pisywał scenariusze, a ona, odkąd pamięta, rysowała takie przedziwne hybrydy ludzi i zwierząt. Któregoś dnia po przeprowadzce do LA, Bob Waksberg obudził się w wynajmowanym pokoju w wielkim domu na wzgórzu i poczuł się bardzo samotny. Byłem na szczycie świata, ale czułem totalną pustkę, opowiada w wywiadach. Wtedy wpadł na pomysł serialu o samotnym gwiazdorze, który mimo, że ma sławę i pieniądze, czuje się totalnie przegrany. Do zilustrowania scenariusza wykorzystał rysunki Lisy, która nigdy wcześniej nie pracowała dla telewizji i na wieść o pracy nad serialem powiedziała nie. Ostatecznie jednak dała się przekonać, ale dopracowanie wszystkich postaci i nauczenie się animacji zajęło jej aż 3 lata. Dla czołówki. Charakterystyczne i świetne intro, którego ja na przykład nigdy nie przewijam, a rzadko mi się to zdarza, przygotował dla serialu animator Mike Roberts. Z kolei muzyka w tle jest dziełem totalnego przypadku i nigdy nie miała być wykorzystana komercyjnie. Perkusista Black Keys Patrick Carney napisał ją przy współpracy ze swoim wujem Ralphem, żeby wypróbować nagłośnienie w domowym studio nagraniowym. Kiedy jednak przyszedł do niego producent BoJacka z prośbą o skomponowanie utworu pod czołówkę, zaproponował mu to demo. Spodobało się na tyle, że weszło do serialu praktycznie bez żadnych poprawek. Bo to jedyny serial dramatyczny wśród animacji. Zwykle seriale animowane składają się z tak zwanych standalone'ów, czyli takich odcinków, które nie stanowią spójnej całości z resztą sezonu. Wynika to głównie z funkcji, jaką pełnią. To seriale rozrywkowe, w satyryczny sposób komentujące aktualne wydarzenia. Dlatego na przykład bohaterowie się nie starzeją, rzadko też ponoszą długofalowe konsekwencje swoich czynów. Ten luksus ominął jednak BoJacka, bo jego historia rozwija się jak klasyczny dramat obyczajowy z elementami wisielczego humoru. Jasne, jest tam sporo abstrakcji, takiej bardzo charakterystycznej dla innych seriali animowanych, ale jednak bohaterowie są wielowymiarowi i ewoluują na przestrzeni rozwoju całego serialu. Dla obsady i historii. BoJack Horseman to słodko-gorzka historia o współczesnym świecie i współczesnych relacjach. W jej centrum stoi zmanierowany celebryta, gwiazdor sitcomu z lat 90., którego kariera wypaliła się już dawno temu. Jest znany, jest bogaty, jest irytująco egocentryczny, ale tak naprawdę to tylko pozory. To klasyczny antybohater, który wrażliwość maskuje cynizmem, a zranione uczucia topi w alkoholu i używkach. Scenariusz serialu był na tyle nietypowy dla animacji, że udało się skompletować naprawdę świetną obsadę. W tytułowego BoJacka wciela się Will Arnett, znany m.in. z takich seriali jak Arrested Development czy Flaked. Obok niego występują też Aaron Paul, czyli Jesse Pinkman z Breaking Bad, czy Alison Brie z Community i Mad Men. Dla podwodnego odcinka i nie tylko. Mimo, że powstaje w Netflixie, BoJack Horseman ma w sobie wszystko, co najlepsze ze starych seriali AMC. Czyli jakość, historię i odwagę do eksperymentowania. Pamiętacie słynny odcinek The Fly, w którym Walter i Jesse przez godzinę polowali na muchę w laboratorium? Taki oderwany od fabuły, skoncentrowany na jednym, drobnym problemie? To obejrzyjcie odcinek BoJacka pod tytułem Fish Out of Water, który przez magazyn Time wybrany został najlepszym telewizyjnym odcinkiem 2016 roku, a na IMDb ma 9,5 na 10 gwiazdek. Spokojnie mogą go zobaczyć nawet ci, którzy BoJacka nie oglądają, dlatego że jest na tyle oderwany od tej spójnej całości i fabuły, że nie potrzebuje dodatkowego wprowadzenia, nie potrzebuje też napisów, ponieważ przez 30 minut nie pada tam chyba ani jedno zdanie. Dla podobieństw do Mad Men. A skoro już jesteśmy przy analogiach do seriali AMC, to warto też wspomnieć o tym, jak dużo BoJack ma wspólnego z Mad Men.
Już sam główny bohater bardzo przypomina Dona Drapera i to nie tylko fizycznie, serio jest między nimi pewne podobieństwo, mimo że Bojack jest koniem, ale również emocjonalnie. Obaj panowie są podobnie zagubieni, cyniczni i nieudolnie poszukują sensu życia, nie potrafiąc utrzymać żadnej relacji i żadnego związku. Ale to nie wszystko. Świat showbizu, w którym Bojack się obraca ze wszystkimi swoimi absurdami i wyolbrzymieniami, jest jak animowana wersja Mad Men, a księżniczka Caroline to współczesna Peggy Olson. Dla nawiązań i easter eggów. Ale nie myślcie sobie, że Bojack Horseman to jest tylko taka smutna historia o smutnym koniu w garniturze. Bojack jest pełen easter eggów i nawiązań zarówno do życia celebrytów w Los Angeles, jak i sytuacji społeczno-politycznej USA. Podobnie jak w innych kreskówkach dla dorosłych w Bojacku pojawiają się też gościnne gwiazdy, takie jak na przykład Olivia Wilde, Stephen Colbert, Jeffrey Wright, a nawet Paul McCartney. Ale to nie wszystko, bo Bojack to również encyklopedia historii sztuki. Wprawne oko wyłowi z tła obrazy parodiujące największych twórców, takich jak Andy Warhol, Matisse, Hockney czy Chagall. Serio, w internecie jest naprawdę mnóstwo postów na ten temat, szczególnie na Reddicie. Jeśli Was to interesuje, to zachęcam, pogooglajcie, poszukajcie, bo warto. Bo będzie jeszcze mroczniej. Wiem, że opowiadam o Bojacku trochę tak, jakby był to jakiś taki nadęty serial animowany dla intelektualistów, ale Bojack Horseman to jest przede wszystkim świetne dramedy i bardzo dobra rozrywka. To, czym różni się od topowych animacji, które oglądamy, to między innymi nietypowa grafika, pogłębione postaci, czyli bardziej rozbudowani bohaterowie, a także głębsze przesłanie. Jak już mówiłam, szef Netflixa uwielbia Bojacka, więc nie było jakimś wielkim zaskoczeniem, że serial dostał kolejny sezon, właściwie już czwarty i piąty z góry zostały zapowiedziane, a scenarzysta Bojacka zapowiedział, że ten nowy sezon, który wraca latem, będzie dużo mroczniejszy. Podobno ma to jakiś związek z faktem, że prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Ja od siebie dodam, że do Bojacka zabierałam się dosyć długo, jak pies do jeża, i w sumie jak zaczęłam go oglądać, to też miałam małą wtopę, dlatego że obejrzałam pierwszy odcinek, a potem przez przypadek przełączyłam się na drugi sezon, więc oglądałam bez tej kontynuacji całego pierwszego sezonu i coś mi nie grało. Natomiast w pewnym sensie miałam szczęście, dlatego że ten pierwszy sezon jest stosunkowo najsłabszy i najtrudniej przez niego przebrnąć. Ja obejrzałam drugi sezon, trzeci sezon, a potem dopiero wróciłam do pierwszego i z perspektywy tych dwóch kolejnych sezonów ten pierwszy jest dobrym dopełnieniem tego, co działo się później. Natomiast podejrzewam, że wiele osób może odpaść właśnie na pierwszej serii ze względu na to, że ona jeszcze nie ma tego takiego już konkretnego charakteru. Niezależnie od tego, Bojacka obejrzeć warto dać mu szansę. Mówię, to nie jest rozrywka taka, że boki zrywać, dlatego że ten serial jest dosyć smutny, dosyć przygnębiający, ma głębsze przesłanie, mówi o emocjach, o uczuciach, o ludziach, o relacjach, o ludziach, no tam są koty, konie, no wiecie, o relacjach. Bardzo serdecznie zachęcam Was do oglądania. Dajcie mi znać, czy oglądacie, czy znacie Bojacka, albo czy będziecie oglądać dzięki tej rekomendacji, a może obejrzycie i wrócicie tutaj, żeby skomentować. Piszcie, a poza tym wiecie, co robić. Dawajcie nam łapki w górę, lajkujcie nasz kanał, subujcie nasz kanał koniecznie. Możecie też wpadać na naszego Face'a, możecie wpadać na naszego Instagrama, tam trochę rozwijamy teraz Instastory, próbujemy opowiadać o nas trochę bardziej. Mamy też Patronite'a, tam też możecie zajrzeć, możecie też zostać naszymi patronami. Dzięki!